Witam, witam. Czas zagrać wojnę. Szturm. Bijemy się z sojuszem, który znamy. Ostatnio też bił się z innym polskim sojuszem, z Szeptem, jeśli dobrze pamiętam. I z Szeptem przegrali, natomiast to nie był szturm. Na tym szturmie nas mocno zaskoczyli. Wiemy, że zazwyczaj na szturmach to są fioletowe tanki, Aramis, Elfrike, Ludwik. Tu są niebieskie i zielone. Głównie jest to wodociąg, jezioranka i Don w mocnych obstawach. Więc idą w ścinanie many pomocnikami. Wiadomo, że w takiej sytuacji niszczenie pomocników nie do końca pomoże. Pomoże blokowanie pomocników. Natomiast jest, chciałoby się powiedzieć, cały czas remisowo. Ciężko stwierdzić. Oni mają 42 ataki, my 23, 19 ataków, 900 punktów. Także jest remisowo. My w teorii jesteśmy w lepszej sytuacji, bo oni muszą dokręcić reset. My możemy powybierać, ale patrząc na to, że mamy 20 ataków, to i tak chyba będzie trzeba zdjąć każdego. No na początku pewnie bym poszedł na Aramisa i Alfrikę, a później zajął się czterema ścinaczami, bo później niewiele jest innych opcji do gry. Tak, nie ma właściwie żadnych innych opcji. A więc poza tymi dwiema drużynami wszystko ścina manę, natomiast te dwie też nie są proste z racji startowej prowokacji. A tu ta jest, jeszcze mi nie pasuje, bo ma dezaktywację. No ale na tych dwóch jestem w stanie pójść prowokacją. Na tych ze ścinaniem many chyba nie, bo przed ścinaniem mnie nie uchroni. No dobra, trzymajcie kciuki. Wygraliśmy 7 kolejnych wojen. Nie wiem, czy ta będzie ósma, czy to będzie w końcu ściana, bo nie byliśmy na coś takiego przygotowani. Zobaczymy. Także lecimy z pierwszym atakiem. Dobra, taki mam pomysł. Nie wiem, czy Li Xiu jest tu mi na dobrą sprawę potrzebna, ale w sumie może się przydać, bo może być problem z odwołaniem Aramisa. Teraz tylko pytanie, czy bym w ogóle dał radę ją użyć. Właśnie nie jestem przekonany. Więc wolałbym chyba coś bardziej ofensywnego. Tylko kogo? Dobra, niech zostanie tu Li Xiu. Spróbujmy. Zwykle Ludwik jest w tej drużynie. No, szaleństwa nie ma. Mogę się dopchać tak. Jeden żółty oczywisty. Ale jak dojść do dwóch? Tak, żeby Alfrikę narzuciła furiacki. Jeśli zrobię. Tu to odsunę. Dobra, zrobię tak. Okej, mam zielone. Pójdę. No właśnie, w zielone. I tak prowokacja mnie chroni. I tak muszę odpalić ich Aramisa. Tylko, że nie dostaną furiackiego. I Li Xiu niewiele zrobi. Okej. Chciałbym nie ładować Aramisa. Chciałbym też nie ładować Alfrika. Tylko czy mam tyle rund? Aramis zaraz znowu odpali. I nie chcę ładować Ludwika. Skoro Aramis odpala, to chyba muszę odpalić tą, jakiej tam? Królową. No i tu trochę klocka siły mi brakuje, żeby zdjąć Aramisa. Bicie Li Xiu teraz na niewiele mi się zda. A bez niebieskich będzie ciężko. No kurde, trzeba było iść z Ludwikiem. Dobra, chyba muszę użyć Li Xiu w środek.
Znowu się chwali. Problem jest taki, że średnio mam jak Anta utrzymać przy życiu, ale git. Aramis zginął i Anta przeżyła, z tym, że Kalo będzie go kopiował jeszcze. Ale to w tym momencie nie jest duży problem, bo zróbmy tak. Tak. Będzie dezaktywacja. Więc to zaraz wykręcę, tylko tak. Nie opłaca mi się składać jeszcze niebieskich. Zróbmy w ten sposób. A, przecież opłaca mi się składać, bo nie gram z Ludwikiem. Jesus. Gamo nie jestem. Dobra, to robimy tak. Szkoda, że kamienna nie zeszła. Alfy jeszcze nie pociągnę. A jednak. No dobra, tu będzie wygrane. Siła specy jednak zdecydowała, mimo tych kilku odpaleń Aramisa. Zobaczmy, czy to się uda dezaktywować. Tak. Git. I teraz załadować Lixiu, zablokować i to już będzie koniec. Porobione. Okej, nie mam tu dezaktywacji. Dlatego zastanawiam się, czy Mikiego tutaj marnować. Dobra, może spróbuję jeszcze inaczej. Czyli tak, chodź tu Torben. A tu bym dał Lokiego. Natomiast tu, okej, trzy kolory by mnie chroniły przed tankiem. No może jest jakiś sens. Zobaczmy. Pasza leci na mnie. Czyli idą po reset. Okej. Mam od razu niebieskie dla Lokiego. Wolałbym żółte, ale okej. Dobra, tak. I chcę skopiować Provo. Tylko co dalej będę składał? Znowu mam taką planszę, że nie mam czerwonych. Okej, żółte, Złotko i Barclay mi będą się ładować. A czy mam jak doprowadzić do dwóch żółtych? Nie, muszę pójść tak. Ok, Złotko się załaduje w następnej turze, więc zróbmy tak. Pytanie, czy Ludwik to usto... A, no jasne, Bibika jeszcze się odpali. Ok, Loki przeżył, więc Alfa tylko jego dezaktywuje. Nie Alfa, Bibika. Natomiast sami dostaną obniżenie ataku. A mi by się przydały fiolety i fiolety mam. Ok. Teraz tak, mogę znowu nałożyć na Lokiego odbicie. Tu będzie trochę zabawy. I teraz tak, jak odpalę Ludwika, to Alfa będzie biła w dwóch, ale to nie jest problem. Szczerze mógłbym Barclaya teraz nie używać, ale okej, on pójdzie, wszystko walnie w Ludwika, to niech leci. Git, wszyscy żyją. To jest plus, póki Kalo żyje. Git. Teraz tak. Torben. Powinien wybić Alfę. Chociaż Alfa nie będzie mi teraz przeszkadzała, bo mam odbicie. Mógłbym tu uderzyć Torbenem. Nie będę mógł Lokim kopiować żadnego speca za chwilę.
Ale okej, okay, biję tu torbenem, mimo kamiennej. A potencjalnie, jeśli by się nie odpalił teraz przy składaniu czerwonych, to bym go zdjął. Ale chyba wolę zrobić tak. Pójdzie odbicie. Git. Jedyne, co mogę kopiować, to Albi. Średnio mi to pasuje. Najchętniej to bym właśnie jego wybił. Okej, okay, Torben zrobił swoje. Dobra, to przyspieszmy moją manę. Załaduję czerwone i jest wygrana. Okej, okay, Wivika może tu jeszcze odradzać. Ale nie tym razem. Porobione. Dobra, tu pójdę tak i zaraz zacznie się kombinowanie. Tu nie ma prowokacji na start, więc Mikim czy Kulerwo mogę dowolną postać blokować. Natomiast Ludwik tu długo nie postoi. Okej, okay, na dwa razy mnie zdjęli. I co mam? Niebieski z fioletem. Jeden. I jeden żółty. Fuuu. Fiolety mogę złożyć też cztery. No nic, muszę tu pójść. Okej, okay, mam niebieskie. I teraz. Wypadałoby zablokować Edwina. Co on robi? On bije. Omija efekty i nie mogę się oczyścić przez trzy tury. Ale w teorii nie będę musiał się czyścić, o ile znajdę fiolet. A fiolet mogę szukać właściwie no, w dwóch miejscach. Przez Elfrikę albo przez Malin. Chyba wypadałoby zablokować środek. Bo mam proponowany ruch, mogę też tymi zielonymi spróbować podciągnąć fiolet. Tak, te zielone. Dobra, będę miał fiolet. Tylko pytanie, czy zablokuje Malin? Tak. Okej, okay, bolało. Będę miał żółte. Kalo może teraz odpalać póki co. A, tylko potrzebuję czerwonych. No właśnie, właśnie dlatego. Dobra, jeszcze raz blokuję. Weszło. Mam jeden czerwony. Dobra, Miki będzie gotowy w tej turze. Dobra, i gdzie jest mój czerwony? No nie ma na razie. Wyciszmy tą stronę. Wybijmy może Malin. Widzę czerwony. Wyciszmy tą stronę. Nie ładujmy go, bo zaraz mnie wybije. Dobra, i tu będzie wygrana. Ciężki start, ale się udało. Dobra, spróbuję tak. No tu kiwek nie jest najlepszym pomysłem na Aramisa, bo jest szansa, że nic nie będzie robił, ale biorę dwa kolory blokujące, jeden bijący. Może któryś z tych kolorów będzie. No, tu chyba najbardziej się Luny boję. Jeszcze raz. Aramis. Może warto by pójść grubiej tutaj, żeby sześć klocków od razu mi kogoś ściągnęło. Kiwek.
Może Li Xiu nawet. Ale kurde, wszystkich blokerów najlepszych bym do jednej walki użył. Ha, spróbujmy. Następnej pewnie z Kwazirem zagram. Tak, no mam fiolety, ale także odpalę jeziorankę, a może nie. A może tak. I jeszcze Aramisa. Kurde, trzeba było pójść po czerwone. Dobra, muszę bić tu. I spróbować ją dobić tym combo. Git. Ale Frika już nic mi nie zrobi. Teraz tak. Zablokuję Aramisa, załaduję czerwone. No matka może tu jeszcze wskrzeszać, bo ja za bardzo nic nie mam. Czerwonym będę musiał wybić. No właśnie, czy nie wolałbym Luny wybić? Póki nie ma pełnej many. I wystawię sobie fiolet. Dobra. Teraz tak, nigdy nie pamiętam, czy ona ma opór na... Na te, wiecie co? Na tego potwora. 1200. Kurde, mam bonus od gazeli. Chyba ją zdejmę. Git. I kończymy. Porobione. Tu spróbuję tak. Kitty chroni przed Alfą, nie chroni niestety przed Li Xiu. Li Xiu jest w stanie wyciszyć środek, a zieloni no, są w stanie wybić coś. I mam zielone, tylko czy zdążę z nimi przed wodociągiem? Tu nie mogę dostać kaskady, wtedy bym... No, o tym mówię, nie mogę dostać kaskady, wiecie co to znaczy? Dobra, kto zatrzyma manę? Okej, nie ma tragedii. Może tą stronę jestem w stanie zdjąć, chociaż prawdopodobnie wypadałoby bić obie strony, żeby pozbyć się pomocników. A tylko teraz tak. Okej, będę musiał złożyć żółte i zahaczyć Alfrikę. Dobra, nie ma tragedii. Alfa zginęła. Jeśli odpalę Kitty. Dobra, muszę tu zablokować. I zrobić tak i zablokować drugą stronę. Matka miała opór. Albo trzech synów. No, stop. Git. Porobione. Okej, gra mi padła w trakcie wybierania składu, więc chcę zagrać to szybko, już bez kombinowania, dlatego idę takim składem. Kong jest w stanie ochronić przed Bobo, dezaktywuje rycerza i prowokacje. Alfrikę, no to wiadomo, Akwazir na jeziorankę. Nie wiem, czy dostanę coś w kolorze i mam nadzieję, że się nie przejadę, bo jest cały czas remisowo. Czy jestem w stanie kwacha załadować? Czy muszę ładować klocki w Forsysa?
Cholera, jeśli kwacha bym załadował, to już jest wygrana. Tylko muszę dojść do jeszcze jednego żółtego. Chyba bym zrobił pionowo na forsysa. Jest szansa, że wejdzie jeszcze czerwony. Boję się, że coś mogłem przegapić. A, no nic, muszę chyba dalej szukać tutaj tego czerwonego. Ok, czerwony jest. Pójdźmy tędy. Dobra. Teraz tak, czerwone pójdą w dabrie. Idealnie, gdyby żółte poszły na pusto. Pytanie, czy jestem w stanie wybić tą stronę. Na pewno dabrię muszę spróbować wybić, więc to w nią powinienem uderzyć i wtedy będę miał klocki na pusto. Git. Forsys może odpalać, bo będę miał znów dezaktywację. A, także tak. Dezaktywacja. Teraz trzeba tą wybić. Pociągnę ją czerwonymi klockami. Wiem, mógłbym alukardem zniszczyć pomocników. Ale chodziło o to, żeby ją wybić, a nie się bawić. Git. Znowu trzeba było pokombinować na start, zaryzykować, ale siadło. Także czekamy niecałą godzinkę i zobaczymy, jaki będzie wynik. Jest po wojnie. Udało się wygrać i na liczniku mamy ósmą kolejną wygraną. A przeciwnik zakisił jeden atak, my zrobiliśmy wszystkie. A byliśmy zaskoczeni tymi niebieskimi tankami i ścinaniem many. Nie każdy do końca wiedział, jak to bić. Ja też się zastanawiałem i mocno kleiłem te drużyny. Nawet Marysia była lekko w szoku dla wtajemniczonych. Także tak, jest wygrana, spoko. Natomiast patrząc po tym, jak układał się początek wojny, to myśleliśmy, że będzie srogi łomot. My zaczęliśmy od odbitek, natomiast oni pełny, 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 odbitka i dobitka, pełny, 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 znowu odbitka, dobitka i dopiero na mnie wpadło zero. Także to była taka pierwsza skaza większa na ich atakach. Jeśli chodzi o najlepszych atakujących, no mi udało się być na pierwszym miejscu, to jakby nie ma wielkiego znaczenia. Raz jestem, raz nie. Ważne, że Sojusz wygrywa. Tutaj DJ Furious Lisek, brawo, Miazga, Karole, fajne wyniki. No te wyniki w okolicach 250 punktów na szturmie w komplecie to są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Reszta też całkiem ładnie zagrała, mimo tego, że właśnie może nie do końca gdzieś tam mieli pomysł, jak to bić. A to są takie obrony, gdzie czasem może trochę farta trzeba mieć, bo nie jesteśmy do nich przyzwyczajeni. Spora wygrana. Do skrzynki coraz bliżej. Następna wojna to horda. Przypuszczam, że tam będzie ściana, że trafimy już na jakiś top sojusz. I nie przebijemy się przez obrony. Po prostu dodatkowo rozjadą nas w ataku. Ale zobaczymy. Wszystko jest możliwe. Jak doliczone będą punkty, to pewnie tam wskoczy na 188 tysięcy siła wojenna. No już tu dużo nie skacze, bo to jest, tak jak mówiłem, ósma kolejna wygrana. Zobaczmy, jakie nagrody. Sznurek. Sznurek jest spoko. Mała i średnia. No szkoda, że nie ma tej dużej. Robiłem, co mogłem. No ale nie dali. Tak czy siak, dzisiaj dzień fioletu. Za chwilę będzie mały bonus na koniec filmu. Także ja z dzisiejszego dnia jestem zadowolony. Dajcie znać, jak wam poszły wojny. Dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.